Czas się... Ale co tak patrzysz, jakbyś ty się nie jąkała jak stara baba? Czas się zbierać, proszę państwa. Jemy szybkie śniadanko, podane do stołu, znaczy do tego pokoju. Jeszcze jakąś kawiarnię wyhaczymy, bo tu fajne kawiarnie są, pokażemy wam. Ale generalnie dzień dobry i smacznej kawusi, tak? No, no, siema. Ja od razu przewiduję sukces po tym, jak Doro prowadziła vloga. Jeszcze nie wyszedł, wyjdzie za godzinę, półtora. Dlatego, Doro, dzisiaj ty prowadzisz znowu odcinek. Doro, whisky do śniadania. My się kierujemy do kawiarni Kociej. Chodźcie zobaczyć. Lepiej policzcie koty, zanim Doro tam wejdzie i wyjdzie. Zamieszanie, ty wiesz, to ty. Przyszedłeś nam kraść jedzenie, co? Jesteśmy z takim zapasem. Na taki film mamy z 20 minut zapasu, nie? To weszliśmy do tego pociągu. Mam wrażenie, że te proste linie są tak przychylone, nie? Widzisz to? Czy nie? Dziwne, nie? Halo? Wracamy sobie spokojnie pociągiem. Ja już powoli się kładłem smacznie do snu. Ale zadzwonił do nas Kuba z absurdalną propozycją, żebyśmy wysiedli z pociągu i pojechali do Warszawy, bo on tam akurat jest, żebyśmy sobie razem wrócili. No oczywiście ja się nie zgodziłem, no bo mam jutro cały dzień zajęcia, muszę przeczytać jeszcze rozdział. Chciałem sobie spokojnie ogarnąć wszystkie rzeczy po powrocie w domu, zdążyć zmontować, wyspać się, poćwiczyć chciałem, bo przez cały wyjazd nie ćwiczyłem, no więc mu odmówiłem, nie? Dlatego jesteśmy w Warszawie. Wysiedliśmy w Łodzi. Kolego, koleżanko. I przesiadkę mamy za godzinę, nie? Tak więc szukamy ciepłego pomieszczenia i idziemy grać Wild Drifta. Bo wiecie, jak zakończył rozmowę. Dla kontentu. Zrób to dla kontentu. Będzie kontent na vlogu. Tam sobie chwilę poczekaliśmy, przesiedliśmy się. No, i jesteśmy. Musimy się teraz złapać z Kubą, no, i kupić bilet na metro. Pamiętajcie, zawsze z kodami. Darmowe cardio. To tak wygląda stolica. W wielkim mieście. Dobra, bo siary robimy, chodź. Co masz do powiedzenia? Weź ten aparat, bo już totalnie jak youtuber się czuje, tak wiesz, z ukryciem ogrywa. Nie. Proszę. Nie. Chcesz mieć karierę? Już nigdy do stolicy nie przyjedziemy, bo siara będzie. Do środka. A nagraj mnie też. No czekaj, bo widok jest ten, zaraz. Ja też jestem gwiazdą. Ja tam akurat MVP, wiesz. Tak? Wladimirem, tak. Tam. Dobra, co tam robisz z tyłu? Herbatkę. Okej. Okay. Kupię, pokaż wszystko już, to co wrzuciliśmy. Ale to się będziesz... Ryż płynie, stary. Stary, będziesz sobie wyławiał. Dobra, dobra, zobaczymy. Czemu do tego? Potem do tego. A. Wszędzie można. Znaczy, 30... I ty, to można w ogóle pałeczkami sobie tak cyk? O, dobra, widać. Ale nawet, że jest tak zrobione już. My już po nocnym spacerze. Fajnie się rozkminiało. Różne rzeczy. Ale jest już 23, czas jeszcze wrócić do Krakowa. Zmontować to, bo to co? No, wiesz, obudzić się rano i będzie zmontowane. Stary, to tak działa z pokojem. Stary, mama mi tak zawsze mówiła, że co? Pochyliki sprzątają i czasami sprzątały, nie? Także... 13 minut po północy i w Krakowie mamy być planowo o godzinie 3:06. To chyba będzie rekord, jeżeli chodzi o późne rozpoczęcie montażu. Do 6:00, jak się uda wszystko, to będzie git. No dobrze, dzisiaj dużo rzeczy się działo, prawda? No nie no, działo się, tak. Działo pirackie? Nie, działo.
Cześć Kuba, miłej nocy. Będziesz grał jeszcze w ligę teraz z Doro? Tak, gramy. Dobrze, no elo. Cześć, miłego. Nie, ty też się tam podgrzewam. Ach, no hopie, teraz mnie czeka takie. Masz full backpack, full fiolki, idziesz teraz na expa, nie? 2 godziny musisz tam przesiedzieć. Elo. Moi drodzy, 2:50. Próbowaliście się kiedyś skupić po 6,6 godzinach snu na czymś ważnym? W ciągu dnia nie jest to takie trudne. Po kawusi nie jest to takie trudne. O 19 zaczyna być trudne. Potem o 21 jest spoko. Ale potem, jak przychodzi 22, 23, organizm normalnie już kładzie się spać. 24, pierwsza, no i mamy 2:50. A to dopiero początek, będzie jeszcze 3:50 i zapewne będzie jeszcze 4:50. Jest to rodzaj przygody. Jest to rodzaj trochę pewnie sadystycznych zapędów. Co poradzę? Nawet cierpiąc da się czerpać radość z rzeczy, które lubimy. A tu ubrudzone coś widzę? O, czekoladą. Zajebiście, nie? Bez niepotrzebnego przedłużania zanurzmy się w tej przyjemności. Zanim pozwolę sobie na zrobienie herbaty czy jakiejś przekąski, nawet zanim się wysikam, pomimo że mnie ciśnie, pierwsza rzecz dla optymalizacji czasu, wrzucenie materiałów, żeby się już zgrywały. Co by stracić jak najmniej? Oczywiście, ja teraz gadam do kamery i mógłbym nie gadać i to by było jeszcze szybciej, ale ja chcę trochę pokazać. To są daily vlogi zza kulis. Kurde, jest coś w tym dziwnego, to lubię. W teorii nie chcę wam się biegać, nie chcę wam się ćwiczyć, ale kurde, no jak już jesteście, już biegacie i wiecie, że zrobiliście to dobrowolnie, to jest w tym coś przyjemnego. Wyobrażacie sobie, jakbym miał mieć pracownika, który montuje mi te vlogi? No słuchaj stary, jest 3:00 w nocy, masz 9 godzin na zmontowanie tego. Przerąbane. Teraz was muszę wyciągnąć z tej kamery i wrzucić do kompa, żebyście się zgrywali. Wasza kolej! Moi drodzy, od godziny siedzę i zgrywam te pliki już. Jest kurna 4:00 rano i akurat teraz musiały mi się zrąbać pliki. 4 pliki wideo, najważniejsze dla tego odcinka, kluczowe, że dzwonił Kuba i mówił, żeby przyjechać do Warszawy, także no, nie mogę tego ominąć. Pobrałem jakiś program do naprawiania plików MP4, ja w ogóle tak naprawdę nie wiedziałem do końca, co się dzieje, nie? Tak strzeliłem, że to się może dać naprawić, bo nigdy tak nie miałem. Pierwszy raz w życiu coś takiego naprawiam. Pierwszy plik udało się uzyskać, 3 pozostałe niestety, nie? Godzina na tą chwilę... 5:00. No, budzik na 6:00 mnie zaskoczył.